W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Fazbear Nights 1, ponieważ mamy bardzo ważną misję do wykonania w tej grze, a mianowicie ukończenie niemożliwej nocy czwartej, a także piątej. Na moje szczęście odkryłem jeden nielegalny sposób, który umożliwi mi wykonanie tego zadania. Ale zanim go wam pokażę, zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag sekret, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku z Fazbear Nights bardzo się męczyłem z nocą czwartą. Co prawda pokazałem wam kilka sekretów, ale tej nocy czwartej nie udało mi się ukończyć. Okazało się, że gra jest zbyt trudna, ale istnieje jeden sposób, który nam na to pozwoli. Ale najpierw spróbujemy sobie tak zagrać normalnie i zobaczyć, do której godziny uda mi się wytrwać takim, wiecie, najnormalniejszym, najzwyklejszym sposobem w tej jakże pięknej naszej pizzerii. No i zobaczymy, czy dam radę jakby chociaż do drugiej w nocy wytrwać. No ciężko powiedzieć, na pewno spróbujemy sobie tę super tajną technikę zrobić, ale najpierw, jak mówię, trzeba najpierw spokojnie zagrać i zobaczyć, czy w ogóle dam radę, czy w ogóle mam skilla i czy uda mi się wytrwać, nie wiem, do drugiej. Też ciekawostka, jeżeli chodzi o automaty, nie ma z nimi żadnego sekretu. Ja próbowałem wszystkie włączać i tak naprawdę nic mi to kompletnie nie dało. Dobra, wróćmy do naszego biura, które jest tak, dokładnie. Też widać, już chyba pamiętam, że otworzyliśmy. Dobra, jesteśmy w biurze, mamy 12:46. I teraz na spokojnie możemy sobie tutaj troszeczkę posiedzieć. Oczywiście możemy popatrzeć na kamery, które były bodajże w tym miejscu, tak. Podejść, odpala kamerę, już nawet to zapomniałem, okej. Zobaczmy, tak, Freddy oczywiście sobie tutaj stoi. Nasz Fox jest bodajże na kamerze 14, 13, 7. Oj, coś słyszę. Foxy jest, dobra, mamy Foxy'ego, okej. Czy tam był Boniacz? Nie mam pojęcia. Tutaj jest w ogóle biuro tak dziwnie ustawione, że bardzo ciężko wyczuć, z której strony idą animatroniki. Dlatego jest to giga ciężkie. Podobno jak się stanie w tym rogu, to nie widać nas i jakby jesteśmy w stanie zauważyć, czy coś do nas idzie, ale z drugiej strony nie pilnujemy tych drzwi, a jednocześnie jak jesteśmy w kamerach. No ogólnie FNAFy Free Roam są bardzo trudne, ale na pewno za niedługo zagramy sobie we FNAFa Fazbear Nights 2, który ten FNAFa tego właśnie Fazbear Nights 2 Chucken bardzo polecał, więc stwierdziłem, że zagram w niego, ale nie mogłem w niego zagrać, bo nie ukończyłem w tym 5 nocy, a ukończenie w tym 5 nocy okazało się zbyt trudne, jak sami widzicie. Wytrwałem bodajże do 1:30. No, ciężko powiedzieć. Foxy'ego w ogóle mogłem się pozbyć, bo Foxy'ego da się pozbyć poprzez najzwyklejsze po prostu poświecenie latarką. O tym zapomniałem i chciałem po prostu zamknąć drzwi. Tak więc niestety nasz Foxiak nas tutaj pokonał. On jest giga szybki, przed nim no trzeba poświecić latarką. Można się z nim ganiać po tym, ale no jakby nie można w nieskończoność jakby używać latarki i ciągle na niego świecić, bo też mamy inne animatroniki, które gdzieś tutaj po tej pizzerii sobie łażą, przez co po prostu jest najzwyczajniej w świecie trudniej. Dobra, chodźmy do naszego biura, bo muszę wam pokazać ten genialny, najlepszy, najwspanialszy sposób, który jakby dzięki któremu zagwarantuje nam ukończenie nocy czwartej, piątej i chyba wszystkich nocy. Oczywiście tak, stoimy sobie w tym miejscu. Co najważniejsze, działa to na wersji 3.0.1, czyli tą wersję aktualnie na szczęście mam. Natomiast na nowszych wersjach już to naprawili. To jest jakby glitch, czyli można powiedzieć, że liczę na glitche. Oczywiście, błąd polega na tym, że patrzymy sobie cały czas na kamerę Foxy'ego. Jakby to jest nasze główne zadanie, obserwowanie naszego przecudnego, przepięknego, najwspanialszego Foxy'ego, którego głowę mam tutaj. Ciągle o tą głowę pytacie, więc teraz jest idealna okazja, abym wam powiedział, skąd mam tę głowę. Dostałem ją od widza, teraz już w sumie takiego znajomego troszeczkę, z Instagrama, i ta głowa została zrobiona przez niego. On zajmuje się robieniem cosplay. Jak nie zapomnę, to wkleję wam linka do jego Instagrama w opisie tego filmu, abyście mogli zobaczyć. On tworzy chyba wszystkie animatroniki, tak mi się wydaje, cosplay. Więc taka ciekawostka. A tymczasem kończymy noc czwartą poprzez patrzenie na Foxy'ego. To jest jakby nasze zadanie. Nie wiem do końca, czy to przypadkiem ten błąd nie działa w ten sposób, że musimy siedzieć na kamerach. Bo jeżeli siedzimy na kamerach, to nawet jeżeli jakiś animatronik podejdzie i spróbuje mnie, że tak powiem, dziabnąć,
to kompletnie mu się to nie uda, ponieważ ja jestem na kamerze i tak jakby model gracza jest niewidzialny, coś na tej zasadzie, więc nie mam pewności, czy to działa właśnie w ten sposób, że jeżeli będę siedział na kamerach, to nie zginę, czy też może muszę cały czas patrzeć na Foxy'ego. Ciężko stwierdzić, na pewno jak widzicie, nasza cika sobie idzie, więc będę co chwilę spoglądał na Foxy'ego, ale też będę zmieniał kamery. To jest jakby... Wiecie, bo jesteście w biurze, macie nocną zmianę, pracujecie sobie i nagle tak się boicie, że udajecie, że wokół was żaden animatronik się nie rusza. Po prostu wsadzacie nos w monitor i patrzycie na kamery w nieskończoność. Hej Freddy! Z nadzieją, że nic złego się nie wydarzy i wydaje mi się, że Foxy w ogóle się nie ruszy. Jakby... Słyszę chyba cikę. Okej, okay. Jestem... w 100% pewien, że ona jest za mną. Tak, one są za mną i jak tylko wyjdę z kamer, to dostanę jumpscare'a. Ale jako już jest tutaj błąd w tej grze, to one mnie nie widzą, jak jestem na kamerach. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, Foxy, poobserwujmy go. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w biurze. Tu nie ma nikogo, tutaj też nie ma. Wydaje mi się, że to już jest moment, gdzie ja powinienem dostać jumpscare'a. Zobaczcie, jest trzecia w nocy, a ja dalej sobie siedzę na kamerach i obserwuję Freddy'ego. Wydaje mi się, że raz tak zrobiłem, że siedziałem na kamerze i była trzecia, ale gdy tylko wyszedłem z kamery, bo się wystraszyłem i chciałem zamknąć drzwi, to się okazało, że dostałem jumpscare i miałem takie, o nie, przegrałem. Ale okazuje się, że jest tak naprawdę błąd. No i właśnie ten błąd działa na tej zasadzie, że siedzimy cały czas na kamerach. Nie wychodzimy z kamer. Jeżeli wybije szósta, prawdopodobnie dostanę jumpscare'a i jednocześnie skończy się noc. Co oznacza tylko jedno, że po prostu przeżyję. Jak widzicie, na żadnej kamerze nie ma Boniacza i Chiki, co oznacza tylko jedno, że oni stoją dosłownie za mną. Chyba, że sprawdźmy dokładniej. Nie ma. Każdą kamerę sprawdzam. Nie ma Chiki. Na Foxy'ego popatrzę też trochę. Aha. Dobra, czyli jednak działa to w ten sposób, że wystarczy cały czas siedzieć na kamerach. I to jest... To jest najlepszy sposób, siedzenie na kamerach. Słyszę, jak one gdzieś tam łażą. Słyszę jęki za sobą, ale to nic nie zmienia, bo żaden z nich się nie ruszy, dopóki siedzę na kamerach. To jest błąd, który twórca nie mógł naprawić, dzięki czemu uda mi się ukończyć noc czwartą i piątą. Nie wiem, czy jest noc szósta, ale jeżeli jest, to też spróbuję ją zrobić. Na razie jest całkiem nieźle. 4:20, aha. Pięknie, no ja sobie tutaj będę siedział, po prostu będę sobie siedział. Mamy 40% energii i chyba, jeżeli energia mi się jeżeli skończy mi się energia, ale raczej nie, używając dwóch kresek energii, to raczej ona mi się nie skończy przed szóstą. Nie ma szans. Foxy się nie dobija, nie zamykam drzwi, nie zapalam światła, więc nie zużywam energii, tylko siedzę na kamerach. Ja tylko sobie grzecznie siedzę na kamerach i obserwuję. Jak widzicie, na żadnej kamerze nie ma ani Freddy'ego, ani Boniacza, ani Chiki. O, cześć Freddy. Oho, zaśmiał się i... uciekł. Zaśmiał się i uciekł, on już nie wie co robić, bo jakby siedząc na kamerach nic nie może zrobić, jak ja siedzę na kamerach i sobie po prostu obserwuję, więc zobaczmy, czy to w ogóle zadziała, bo to jest jakby pierwsza moja próba, bo też jakbym ukończył noc czwartą, testowałbym sobie powiedzmy poza odcinkiem, to by się okazało, żebym ukończył tę noc i bym musiał zaczynać albo od początku. Albo bym musiał zaczynać od początku. Na 100% Chika jest za mną, no like 120% pewności. Musiałbym zaczynać od początku i dochodzić do nocy trzeciej, później do nocy czwartej, żeby wam to pokazać. Dlatego to jest moja pierwsza próba i nie miałem pojęcia, czy to aby na pewno zadziała. Ale jak widzicie, Foxy się nie ruszył. Za sobą mamy prawdopodobnie Boniacza i Chikę, ale jak tylko wstanie słońce, wzejdzie dzień o godzinie 6:00, to nic za mną już nie będzie. One po prostu się wyłączą albo pójdą sobie na scenę. Więc mamy ostatnie dosłownie 9, 5, 4 sekundy i zobaczmy, czy to zadziała. Proszę, proszę, tylko nie jumpscare. I... 6 rano. Wait, when I get paid. Complete night 4. Ukończyłem, yay! Nie wychodzę z kamer, nie ma opcji. Nie wychodzę z kamer. No. Będzie jumpscare? Nie ma jumpscare'a. Ej, czy to zadziałało? Dobra, sprawdźmy, czy będzie noc piąta. Skoro dostałem achievement, to musi być noc piąta. I uwaga, chwila prawdy.
Noc piąta! Let's go! Let's go, widzowie! Tak się robi glitche w grach! Haha! Myślał twórca, że jest fany i wypuści nowszą wersję? Otóż nie! Ja zawsze trzymam pobrane wszystkie wersje FNAF-a na komputerze, te stare i te nowe. Dlatego mam tą wersję! Haha! I mogę sobie ukończyć noc piątą. Co prawda jest to troszkę cheating, ale cóż poradzić, no inaczej się tego nie dało zrobić. Trzeba byłoby mieć, nie wiem, musiałbym spędzić miesiące i poczekać na tę jedną idealną kombinację, która by mi pozwoliła. A teraz w ogóle mamy noc piątą, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, abym ja sobie tutaj tak stał i czekał. Dobra, poczekajmy do pierwszej może i nos w kamery, co nie? Dobra, spokojnie. Kamery, kamery. Dobra, wchodzę w kamery. Nie ma opcji, nie ruszam się stąd. Siedzę na kamerach. Foxy aktywował się, ale czy jego oko się przypadkiem nie świeciło? Wydaje mi się, że jego oko się świeciło. Dobra, zobaczmy w ogóle na kamerach, czy one podejdą... O, jest już Freddy, jest już nasz Freddy oczywiście na kamerze 18. W ogóle te rozbudowane pizzerie mają taki potężny system kamer. O, jest i Chica. Co jest grane? Aha, Chica już mi wbija do biura prawdopodobnie. Na 100%, tak. Już ją słyszę. Już ją słyszę za moimi plecami. Też ciekawe, czy jest noc szósta. Może za odblokowanie wszystkich nocy jest jakiś sekret, dlatego myślę, że warto sobie te noce oczywiście zrobić. Price Corner, uwielbiam Price Corner i pluszaki FNAF-a. Muszę sobie w ogóle... pytanie do was, jakie są oryginalne pluszaki FNAF-a? Bo te, co ja mam, to są oczywiście... Okej. Okej. Nie upilnowałem Foxiego, czyli jednak trzeba patrzeć na Foxiego, który jest naszym największym zagrożeniem. Okej. Czyli Foxy działa bardzo dobrze. Okej, fajn. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak ciebie, mój kochany Foxy, obserwować. Spróbuję oczywiście coś tam zmieniać kamery, ale nie mogę dopuścić, aby on zszedł ze sceny. W teorii, jeżeli będę cały czas na niego patrzył, to on nie powinien zejść z tej sceny. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale kusi mnie, żeby sobie te kamery zmieniać i obserwować inne animatroniki, jak na przykład Chica sobie tutaj łazi, albo... Okej, dobra. Albo Freddy, który jest już praktycznie w moim biurze, już jest za mną. Dobra, obserwujemy Foxiego do godziny 6 rano, to jest moje zadanie. Jak prawdziwy stróż nocny będę po prostu na ciebie, Foxy, patrzył i liczył na to, że nie zejdziesz ze sceny, bo jest szansa, że on zejdzie ze sceny. Jest na to szansa. Ale jeżeli go obserwuję, to w teorii powinien nie móc zejść ze sceny. Więc ja go będę cały czas miał na oku. W teorii powinno go to spowalniać i on nie powinien zejść ze sceny, kiedy ja patrzę. Chyba że poprzedniej nocy miałem farta, ale nie wydaje mi się, żeby nocy czwartej Foxy zszedł ze sceny, ani razu nie zszedł, tak? A nocy piątej nagle by mu się przypomniało. To byłoby troszeczkę dziwne, zwłaszcza że noc czwarta jest trudną nocą do ukończenia. Okej, zobaczmy tu. Ja już jestem pewien, że w moim biurze jest Freddy, Bonnie i Chica. No innej opcji nie ma. Ja już słyszę ich dźwięki nawet, że oni gdzieś tutaj czekają, ale Foxiego cały czas trzeba obserwować. I w teorii, obserwując go, on nie powinien z tej sceny w ogóle zejść. Co się dzieje? Chwilę, ja sobie tutaj piję, a tutaj... Ooooooo! Wszystko zrobiło się szare. Nie wygląda to zbyt dobrze. I o trzeciej w nocy, piątej nocy, cała pizzeria zrobiła się czarno-biała. I ja słyszę za sobą wszystkie animatroniki, a także Freddy'ego. Wiem, że jak wyjdę z kamer, to wydarzy się coś bardzo złego, dlatego nie chciałbym tego robić. I dalej obserwujemy Foxy'ego, ale... Czy tu przypadkiem jakiś Golden Freddy mi się nie zaląkł w biurze? Taka muzyczka dość nietypowa. Dobra. Tudum. Tum, tudum. Okej. Wydaje mi się, że to jest Freddy chyba, ale pewności stuprocentowej nie mam, dlatego dalej obserwujemy sobie naszego Foxiaka. Tak na wszelki wypadek, żeby mieć 125% pewności, że tutaj nic złego się nie wydarzy. Czy on będzie chciał zejść ze sceny? To jest dobre pytanie, dlatego muszę cały czas switchować kamery, żeby mieć 100% pewności, że Foxy mi się tutaj nie zakradnie. Ciekawe, czy jest noc szósta. Jakby, jeżeli jest, to spróbujemy ukończyć. Jeżeli nie ma, jest jakiś custom night? Ej, nie, no to już będzie głupie. Coś mi się psuje. Coś mi się glitchuje. Aha.
Hello? Dobra. W miarę czuję się bezpieczny. Nie ma szans, uwierzcie mi, nie ma szans, żeby ukończyć noc, piątą czy czwartą. Znaczy czwartą jeszcze by się dało, ale piątą, no nie wiem, naprawdę, by to mi zajęło miesiące. Co to za muzyka? Czekajcie. One cały czas są za mną. Aha, nie! Nie, proszę, nie atakujcie mnie, błagam. Ja chcę tylko to ukończyć, żebym mógł w końcu zagrać w Fazbear Nights 2. To jest mój największy cel. Fazbear Nights 2. Który oczywiście też pewnie będzie nie do ukończenia, ale wydaje mi się, że nie mam jakiejś starszej wersji, która w teorii mogłaby nie działać. Też ciekawe, ile Chaken nocy ukończył, bo on jakby, z tego co pamiętam, dość mocno grał w Fazbear Nightsa. Więc może on ukończył noc czwartą? Ciekawe, bo też jakby może twórca jednak stwierdził, że trzeba ułatwić. Nie wiem, zobaczymy jak to wygląda. Mamy jeszcze 30 sekund do przetrwania, więc switchuję sobie kamery na spokojnie. No głupio byłoby teraz zginąć, ale... No i Foxy, widzisz, jak się na ciebie patrzy, to jednak się nie możesz ruszyć ze sceny. Idealnie, idealnie. Glitche po prostu wykorzystane najbardziej jak się da. Okej, ostatnie 10 sekund tej nocy i zobaczmy. Tak, tak, wiem, że się coś obraz psuje, mamy 20% energii, więc na spokojnie możemy sobie tutaj oczywiście przeżyć. 3, 2, 1, boom. O, Employee of the Month, Complete Night 5, ukończyłem noc piątą. Zostałem pracownikiem miesiąca, tylko pytanie jest następujące, czy jest noc szósta? Bo w teorii powinno być 6 nocy plus Custom Night, tak? W takim normalnym FNAF-ie. Extras? Continue. Mamy ekstras, czyli jakby dodatki jakieś. Oho, trzeba będzie zobaczyć. Czy to jest noc szósta? Powiedzcie mi. Nie, noc piąta, dobra, czyli nie ma nocy szóstej. Przeszedłem wszystkie 5 nocy i dzięki temu odblokowałem ekstras, czyli jakby dodatkowe kontenty, które pozwolą nam zobaczyć, jak wyglądały pewnie postacie i tak dalej. Okej, no i to jest to, czego oczekiwałem. Super sekretne postacie. Jak to wygląda? Freddy. To jest design Freddy'ego. I można sobie obracać. Nice, pięknie. Bonnie. To jest Boniacz, to jest Chica, hello, i Foxy, pięknie, return, jumpscares. Wow, Bonnie, Chica, wykorzystałem glitche w grze tylko po to, żeby zobaczyć to, this, Foxy. Ej, dobre, bardzo ładna animacja w ogóle twórca porobi. Dobra, dev images, czyli jakby obrazy deweloperskie. To jest mocne, to mi się podoba. To takie średnie. Okej, okay, biuro. Jaki tutaj fow wielki. Debug kamera. Jest i Golden Freddy, który też pewnie gdzieś tam w biurze się pojawia, ale to jest pewnie bardzo rzadkie do znalezienia. O, tutaj pokazane jak grę tworzył. Nice. Ohoho! To jest ładne, to jest bardzo ładne. Podobają mi się takie obrazy z takimi świecącymi oczkami. Jest i Freddy. Prawdopodobnie kiedy skończy się energia, to Freddy przychodzi nam do biura. Dobra, Night Select. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 nocy. Challenges. O! Challenge tu są jakieś? Challenges. Okej, co to jest za challenge? Tax Evasion Simulator. Confinement. Tom Foley Band? Cursed Mode. Budget Cuts. The Fazbear Nights. Fogged Up. 15 minutes at Freddy's. 15 minut będzie trwała jedna noc. O wow, ciekawe challenge, zobaczmy co jest dalej. Custom Night jest, o proszę bardzo, Custom Night. Ale Custom Nighta nie ma sensu robić, bo jakby wykorzystam cheata i co, i ukończę Custom Nighta i sobie będę siedział na kamerach. Jakby raczej Nightmare. Okej, okay. Start Delay, o wszystko porobione. Nie, no te Custom Nighta nie będziemy robić, bo wykorzystując cheaty to kompletnie nie ma sensu. Ale chętnie zobaczę sobie challenge, bo czegoś takiego się nie spodziewałem. Tax Evasion. Czy to będą Endo? Tax Evasion Simulator. Dobra, sprawdzamy challenge. Start. Zobaczmy, co to jest. Tax Evasion Simulator. Każdy sobie tak na szybko sprawdzimy. Tax Evasion Simulator. Okej, czy coś się zmieniło tutaj? Wydaje mi się, że chyba... O, nie ma Foxy'ego. Nie ma Foxy'ego. Czy tu będą jakieś endoszkiele? Czekajcie, czy ta pizzeria się... Nie, miałem wrażenie, że się zmniejszyła, ale nie. Nic z tych rzeczy. Wszystko jest tak, jak było, ale... Na scenie? Czy ktoś jest na scenie? Czekajcie, gdzie jest biuro? Tu jest biuro, dobra, standardowo. Kamery. Nie ma nic? Czemu nie ma nic? Taxi Evasion Simulator.
Czy to będą endoszkielety, które będą działały jak manekiny, że jak będę na nie patrzył, to one nie będą się ruszać? Tax Evasion Simulator. Nie widzę żadnych endoszkieletów. Jakby to miejsce jest kompletnie puste. Czemu to mi... Nie... O, wow! Dobra. Dobra. Cześć. Czy ja mam na ciebie patrzeć? Nie mam pewności. Dobra, odwrócę się. Nie patrzę. Okej. Czy one się pojawiają w losowych miejscach? Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Coś tupta. Nie, to ja tuptam chyba, to ja po prostu tuptam. Exi, dobra, ja chcę do wyjścia. Dobra, ja zostaję na scenie Foxy'ego, to jest dobry widok. Coś tupta, one, czy one chodzą? Tax Evasion Simulator. Nie, to może jest jakieś nawiązanie fabularne, o którym ja nie wiem. Interesujące. Odpalmy. Aha. Czy ja mogę na przykład... Nie ma klucza. Czyli tutaj nie wejdę na razie, musiałbym klucz znaleźć. Ja nie wiem, gdzie on może... Ej, ich jest więcej! To jest atak endoszkieletów. Dobra, nie mam pojęcia, która jest godzina, ale... Nie bardzo mi się to podoba. Czy jakby z każdą minutą będzie ich coraz więcej, one będą blokowały mi... Wow. To niezbyt, niezbyt fajne. Czy mogę do wyjścia? Oczywiście, że zamknięte, ale dobra. Nie powinienem stać w takim miejscu, bo mam wrażenie... Czekajcie, w ogóle mam wrażenie, że gra jest za ciemna. Jakby wydaje mi się, że game brightness... Brighter. Dobra, teraz to ma sens. Mówię, coś jest nie tak, więc może spróbuję wam to rozjaśnić trochę, żebyście cokolwiek widzieli, ale... Tak to powinno właśnie... Tak! One idą, jak się odwracam tyłem. Oh no! Ile mamy? Trzecia w nocy. Dobra. Spróbuję to przejść. Nie wydaje się to być jakoś specjalnie trudne. Tych symulatorów jest sporo, więc możemy sobie na spokojnie potestować. Myślałem, że to będzie krótki odcinek, ale nie sądziłem, że twórca dodał tyle fajnych rzeczy w ekstras, że możemy sobie... Ej, czy ty jesteś prawdziwym endoszkieletem, czy takim... Czy takim nieprawdziwym? Okej, dobra. Załatwiłem już swoje sprawy, teraz mogę iść dalej. Ucieczka. Do biura? Nie, to jest głupi pomysł. Do biura nie powinienem uciekać. To jest niezbyt bezpieczne miejsce. Lepiej będzie, jeżeli się stąd ewakuuję. No i teraz wszystko widać. Nie wiem, czemu nie miałem brighter ustawione. Nie mam pojęcia. Jakby coś musiałem... O nie, on tu jest. Dobra, w drugą stronę. One się przemieszczają jakoś tak totalnie randomowo. Ewidentnie to nie działa w ten sposób. Tu już są trzy? Dobra. Prawdopodobnie mam jakoś czwartą AM, więc jeszcze 2 minuty powinienem tutaj przetrwać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinienem przetrwać. Tu coś mamy niebezpiecznego? Nie ma. Też pytanie, czy one jumpscarują te endoszkielety. To jest właśnie też kwestia. Bo może one nie jumpscarują. Może w ogóle one... Czy mi się skończyła energia? Okej. Czy mamy teraz 5 rano? Aha. Dobra, jest tutaj troszeczkę niebezpiecznie. Hello? Dobra, one mogą się przemieścić. Nie wiem, która jest godzina w ogóle. Więc będzie dobrze, jeżeli się stąd troszeczkę ewakuuję. Bo niezbyt mi się podoba to, że się prąd wyłączył, a w zasadzie prawdopodobnie baterie się wyczerpały do zera i teraz mamy mały problem. Więc dobrze będzie, jeżeli ja się stąd jakoś przeniosę jak najdalej. Najlepiej do biura, tak. Bo muszę zobaczyć, która jest godzina. Jakoś nie ma prądu, to nie wiem, czy będę w stanie to sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. Mamy 5. Dobra, idealnie. Jeszcze tylko minuta i mogę się zawijać z tego... z tego biura. Tędy, na spokojnie. Tu. Tutaj. To było dość ryzykowne, co zrobiłem. Dobra, na scenie nie... Wow, będziecie mnie teraz tak śledzić do końca życia? Zostawcie mnie w spokoju. Kuchnia to też nie jest dobry pomysł, żeby tutaj przyjść.
Tu może employees only. Kibelki? Nie, to jest ślepy zaułek, też głupi pomysł. Też bardzo... Oh no. O-o. Otoczyły mnie. No to się wpakowałem. Ile zostało sekund? 30, 20? No około 20 sekund tak liczę. Tak liczę, że około 20 sekund. Aha, na spokojnie. One tu nie wejdą, prawda? One tu nie wejdą. Jeżeli będę patrzył w ich... Ukończyłem! Tax Evasion Simulator. Complete Tax Evasion Simulator. Ukończone. Pięknie. Nice. Dobra, dałem radę. Nie było to takie złe w sumie. Łatwiejsze niż ukończenie nocy czwartej. Zdecydowanie. Nawet nie musiałem wykorzystywać żadnych, żadnych tak naprawdę błędów. Więc zobaczmy, jakie jeszcze inne tutaj tryby mamy. Włączymy sobie oczywiście takie ciekawsze, bo chyba wszystkich nie będę sprawdzał, bo jest ich tutaj naprawdę... naprawdę dużo, że tak powiem. Dlatego tak, Taxi Evasion Simulator. Confinement. Nie wiem, co to robi. Tomfoolery Band. Cursed Mode, a dobra, zobaczmy to. To obstawiam, że będzie po prostu kamera mega rozciągnięta. Wow. Dobra, faktycznie Cursed Mode. Co jest grane? Czemu jestem taki szybki? Okej, okay, rozumiem. Dobra, czy to jest Cursed Mode z animatronikami, czy bez animatroników? Bez animatroników. Cursed Mode. Coiny wszędzie leżą, okej. No to mi nie jest jakoś specjalnie potrzebne. Co się może dziać na Cursed Mode? Jakby, nie wiem, losowe jumpscary, czy po prostu... czy po prostu będę miał takiego fo... O, to jest Cursed Mode. Dobra, animatroniki po prostu są rozciągnięte, wykrzywione i my mamy ogromnego fowa, więc dość ciekawy tryb. Zobaczmy kolejny, bo też mnie zaciekawiły te inne. Bo... O, dobra, nie, ja nie chcę już Cursed Mode'a, nie chcę ukończyć Cursed Mode'a, nie jest mi to potrzebne do... nie jest mi to potrzebne do szczęścia, jestem ciekaw, jakie są inne tryby. Okej, okay, co my tu mamy? Challenges, jaki będzie kolejny, który mnie ciekawi? To tak, mamy tak. 15 minutes at Freddy, raczej nie, bo to będzie po prostu 15 minut w pizzerii. Fogged up to będzie po prostu więcej mgły. Takie średnie bym powiedział, ale sprawdzimy sobie, bo tylko jestem ciekaw, jak będą wyglądały animatroniki i... O wow. Dobra, czyli mamy po prostu bardzo dużo mgły i nic nie widać. Hej Foxy. Okej, wyglądasz całkiem ładnie, nie powiem, że nie. Dobra, gdzie są animatroniki? Gdzie jest główna scena? Wydaje mi się, że powinienem iść w tym kierunku. Tylko kompletnie nic nie widać przez tę mgłę. I tu powinna być scena, o ile się nie mylę. Gdzieś tutaj, w pobliżu. Hello! Wow! Ej, światełka akurat bardzo ładnie w tym trybie wyglądają. Nie powiem, że nie. Też pytanie, która to jest noc? I do jakiej nocy to jest zaliczane? Czy to będzie jakby fogged up, ale noc trzecia, czy może noc piąta? Ciężko powiedzieć. Poczekamy sobie, aż któryś zejdzie ze sceny. I zobaczymy, bo też co najważniejsze, zobaczyć, jak im się świecą ładnie oczka. Aha. Ale szybko uciekł Boniacz. Hello. Ej, jest mgła, nie... Dobra, one nie mają oczek, czyli to musi być prawdopodobnie noc piąta. Chyba w piątej im się nie świecą. Dobra, Bonnie can hear you. You make... kiedy ja jakiś dźwięk robisz. Fajny tip, jak ja już ukończyłem grę. Okej, dobra, wróćmy, zobaczmy inny tryb. Jak to tutaj jeszcze ciekawego... Co ciekawego tutaj jeszcze mamy? Extras. Co jeszcze możemy zobaczyć? Fogged up było takie średnie. Challenges. Jaki challenge na nas tutaj czeka? To widzieliśmy, to jest nudne. Fazbear Nights. Po prostu Fazbear Nights? Ha, dziwne. Budget cuts. Cięcia budżetowe. Dobra, zobaczmy sobie cięcia budżetowe. Obstawiam, że to będzie pizzeria, nie wiem, bez stołów. Cięcia w budżecie, tak? Budget cuts. Aha. Okej, okay, budget cuts. Dobra, mamy cięcia w budżecie, po prostu nie mamy światła w pizzerii. Od razu gaśnie światło na samym starcie. I co? Tak, mamy 12 AM, nie możemy drzwi, nie możemy nic, a animatroniki prawdopodobnie będą w stanie zejść ze sceny i będziemy musieli się z nimi tutaj ganiać. Ewidentnie troll tryb. Słyszę tupnięcia, ale to chyba moje tupnięcia. Dobra, tędy. Wszędzie leżą jakieś coiny, ale to mi jest nie... Hello, Foxy! No jestem pewien, że one na pewno zejdą. Na 100% zejdą ze sceny. Dobra, gdzie jesteście? Pokażcie się.
A! No, jakby spodziewałem się tego, ale ciekawe, cięcia w budżecie to tryb, gdzie po prostu nie mamy energii, odcinają prąd w pizzerii. Pizzeria nie płaciła, nie ma prądu. I tak się to właśnie kończy. Dobra, odpalmy sobie jeszcze jakieś tryby, bo widzę, że jeszcze kilka tutaj... ile mamy procent? Czekajcie, rezum. Ha! Patrz, jak energia spada. Zero. Dobra, przy 2%. Nie dopuścimy, żeby było zero energii. Okej, powrót do menu głównego. I spróbujmy ten tryb chyba z... tak było dużo Freddy. Też wygląda to dość ciekawie, więc... muszę sprawdzić. Po prostu muszę to sprawdzić. Challenges. Zobaczmy. Challenge. Kolejny challenge. A new challenger appears. Tak, to sprawdziliśmy, to też. Fazbear Nights nie wygląda zbyt ciekawie. Wygląda normalnie. To tak, mam jeszcze... Tom Foolery Band, czyli 5 Freddych. Confinement, nie wiem co to jest. Dobra, sprawdźmy najpierw. To będzie najlepsze, coś czuję, bo będzie 5 Freddych. Confinement. To zobaczmy co to jest. Nie mam pojęcia co to znaczy. Dlatego też przekonajmy się. Confinement. Kamery. Wow. Wszystkie patrzą. Nie patrzą. A Foxy? Wygląda to w miarę normalnie? Pytanie, czy one zejdą ze sceny. Confinement. Moja robota została ograniczona, że nie mogę się... Czyli w biurze tylko jestem. Na tym polega ten tryb. No niby spoko, ale szczerze mówiąc, no przebywanie w biurze tutaj... może być dość niebezpieczne, dlatego zamknijmy się i sprawdźmy kolejny tryb, bo tego jakby nie muszę ukończyć, bo to są jakby dodatkowe rzeczy i uważam, że nie jest to aż takie ważne. Najbardziej mnie ciekawi tryb, gdzie jest 5 Freddych. Jak to będzie wyglądało? Co, będzie po prostu wszędzie Freddy? Challenges. To jest ostatni challenge, który musimy sprawdzić. 5 Freddych. Tomfoolery Band. Dobra, let's go. Zobaczmy. Sprawdźmy. Przetestujmy. Okej, wracam do biura, jakby nic się nie dzieje, standardowo. Idziemy na scenę. Mamy taki ładny fog na dole, widzę, dodany. Aha. Tędy. Tutaj. Gdzie jest moje biuro? Gdzie jest moje biuro? Szybko, muszę do biura. Boom! Freddy. Już się ruszył ze sceny, tak? Już biegnie. Dobra, ja zostanę może dla bezpieczeństwa na kamerach. Miejmy nadzieję, że ten błąd tutaj cały czas działa. Nie ma Foxiego, w ogóle Foxiego nie ma. Freddy. Mamy jednego Freddy'ego na razie. Czemu mamy jednego Freddy'ego? Gdzie jest reszta? Było 5 Freddych. Muszą być gdzieś na kamerach w takim razie. Tu biegł? Gdzieś go tam widziałem, na 17. Nie? 18? Jest. Cześć Freddy. Czy co godzinę będzie kolejny Freddy? No właśnie, dziwne, bo... było 5 Freddych. Aha, chyba, że jest tylko Freddy. Może tak być, że będzie tylko Freddy, a to byłoby głupie trochę. Jak byłby tylko Freddy. Hello. No i co? Będziesz tak stał tutaj teraz. Aha, idziesz. No dobra. Czy będzie jumpscare? To jest dobre pytanie. Nie ma go? Przysięgam, że przed chwilą tutaj był. Aha, on pewnie znowu się przemieścił. Aha, biegnie tam, poszedł. Poszedł bodajże... tutaj, a tutaj nie mam kamer w tym korytarzu. No, mam na scenę, ale za sceną nie mam kamery. On tam stoi cały czas, ja go widzę, że on tam stoi. Ej, chyba jest więcej ich teraz. Albo ten się przemieści, albo jest ich faktycznie więcej. Może tak być, że jest ich więcej. Aha, kamera 9. Nice. Dobra, liczymy Freddy. Nie, ja widzę jednego. Ha, ciekawe, ja widzę tylko jednego Freddy'ego. Nie wiem, nie... A może oni wszyscy już w moim biurze siedzą? Może tak być, że oni po prostu przybiegają do mojego biura, jak tylko wyjdę z kamer, to zginę. Niestety jedną z gorszych rzeczy, które właśnie odkryłem, jest to, że jakimś cudem mam 13% energii, więc Tomfoolery Band to jednak jest coś trudnego i chyba to nam... I chyba zaczynamy z 50% baterią. Tak chyba nie zauważyłem tego, ale tak chyba to wygląda i mamy bardzo dużo Freddych, więc nie wiem co się wydarzy. Tak, jest kolejny. Nie wiem co się wydarzy, jak będę miał 0%. Czy wyrzuci mnie z kamer? Prawdopodobnie tak i zginę. Będzie jumpscare, tak? Zero. O!
O! O! Kłopoty! Co jest? Hello? Tak, jeżeli będę patrzył cały czas na Freddy'ego, to on mnie nie zaatakuje. Chyba tak. Tak! Dobra. Czyli jeżeli przyjdzie ich tutaj więcej, to w teorii... Nie wiem, czy powinienem się ruszać, wiecie? Mam wrażenie, że bezpieczniej będzie, jeżeli będę po prostu na niego patrzył. I chyba jak będę na niego patrzył, to on się nie powinien ruszyć. Tak to właśnie działa. Wow! Wow! Jest w drzwiach, ja go widzę kątem oka, ale... Nie chcę spuścić wzroku z tego Freddy'ego. Nie! No! No! Byłem tak blisko. Ja powiem szczerze, dość ciekawe tutaj tryby twórca dodał. Szkoda, że one są dopiero do odblokowania, kiedy ukończymy noc piątą, która jest praktycznie niemożliwa do ukończenia bez tych wszystkich glitchy. Tak więc co? W tym miejscu sobie kończymy i już mamy ukończone praktycznie wszystko z Fazbear Nights, co prawda za pomocą glitchy, ale mamy. Tak więc w następnym odcinku zagramy sobie na pewno w Fazbear Nights 2.